Cześć! Dziś nauczycie się mówić po rosyjsku jestem albo jesteś, a jest to mniej oczywiste niż się wydaje, oraz dowiecie się o co chodzi, gdy film nazywa się tak. Jestem pewien, że dużo się dzisiaj nauczycie, no i jak zwykle stawiamy na praktykę, a teorię podajemy w przystępnej formie i ograniczoną do minimum. Cześć, ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Prijatna vapras mutra. Dzisiejszy temat rozwijać będziemy od nitki do kłębka, a zaczynamy od takiego obrazka, który jest okładką filmu. Jak to przeczytacie? Przeczytamy mój dieman. No i domyślacie się, że mój musi oznaczać mój. A w takim razie na takim obrazku też się domyślicie, co oznacza pierwsze słowo? Pamiętajcie, że nawet te słowa, które są podobne do polskiego, zmienią brzmienie pod wpływem akcentu i to słowo jest dobrym przykładem, bo nie czytamy twoja, tylko twaja, sabaka. Dzisiaj właśnie z tym na początku razbieriąca, czyli się zmierzymy. Zacznijmy od tego, że w rosyjskim mamy przecież rodzaj męski, na przykład drug, mamy żeński, na przykład padruga, mamy nijaki, na przykład akno i liczbę mnogą, na przykład radzicieli. Teraz spróbujmy powiedzieć, że to wszystko należy do mnie. Mówimy mój, maja, majo, mai. Robi nam się takie i. To nie jest takie twarde moi, jak w języku polskim. Mięciutko. I jeżeli to zapamiętacie, dalej macie już z górki, bo zmieniamy tylko początek, kiedy już mówimy, że należy to do ciebie. Mówimy twój drug. Twoja padruga, twoje okno, twoi rodzicieli. Jeśli te rzeczy są jego lub jej, to tak jak w języku polskim, nieważne czy to kolega czy koleżanka, a może rodzice. I tak mówimy jego lub jej i te słowa nie zmieniają się w zależności od tego, kogo lub co my posiadamy. Dlatego i tak mówimy jego drug, jego padruga, jego okno. No i moglibyście zapytać, dlaczego to słowo brzmi jwo? Przecież uczyliśmy się, że ta litera w środku to g. No i rzeczywiście, tak jest z wyjątkiem takich połączeń literowych jak właśnie e, g, o oraz o, g, o. Oczywiście mamy od tego jeden czy dwa wyjątki, ale kiedy zobaczycie takie połączenia, niemal zawsze w środku ta litera zabrzmi w. Tak po prostu już jest. Dlatego właśnie słowo jego po rosyjsku czytamy jwo. No a dlaczego litera je, czyli pierwsza, zabrzmiała jak i? To jest dokładnie to zagadnienie, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. A mówiliśmy o tym, że litera je i ja traci drugą połowę swojego dźwięku, kiedy nie jest akcentowana. Gdy chcemy powiedzieć jej, na przykład jej kolega czy jej koleżanka, mamy do czynienia z takim słowem. A więc trochę dziwnym. Czytamy jio. A więc właśnie, znów, pierwsza litera nie brzmi je, brzmi i. Jio. I znów, nieważne jaki rodzaj, i tak tylko to słowo tutaj będzie. Przechodzimy do liczby mnogiej. Tam jesteśmy w domu. Mówimy nasz, nasza, nasze i naszy. No i znów moglibyście zapytać, jak to nasze? Jak to naszy? Przecież tam jest litera je oraz litera i. Na razie po prostu te słowa zapamiętajmy w ten sposób, jako takie wyjątki, a już niebawem rozszerzymy to w pełni, tak że poznacie całe zagadnienie. Znów dalej łatwo. Wasz drug, wasza padruga, wasze okno, waszy rodzicieli. A później po prostu ich. I niezależnie od tego, jaki to rodzaj. Tak jak w języku polskim zresztą. Słowa te przydadzą nam się dzisiaj, gdy będziemy mówić o kolejnym zagadnieniu, czyli właśnie tym, do którego teraz przechodzimy. Zostawcie ocenę pozytywną pod tym filmem, jeżeli Wam się podoba. Dzięki, że o tym nie zapominacie. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Filmu oczywiście nie wyłączajcie, jeszcze przed Wami kawał materiału. A mianowicie mówimy teraz o tym, jak po rosyjsku powiedzieć jestem, jesteś, jest
Przecież o tym jeszcze nic nie wiemy. Zobaczcie okładkę takiego filmu. Ona jest po angielsku. Who am I? Znaczy to właśnie po angielsku kim jestem. No a po rosyjsku ta okładka wygląda w ten sposób. No i jak to? Co to jest? Po prostu kto ja? Podobną rzecz już mogliście zobaczyć w tym komunikacie. Ty ruski, czyli jesteś Rosjaninem? No i właśnie, z tego tylko prosty wniosek. W rosyjskim języku pomijamy słowo być, tak jakby go w ogóle nie było, a więc po prostu mówimy ja ktoś, a ty ktoś. I to już znaczy ja jestem, a ty jesteś. Na przykład, ja ucinik, ty paliak, on mój drug, ona moja podruga. My wasi sąsiedzi, a wy kto? Oto na ekranie polskie tłumaczenie. W polskim języku we wszystkich tych zdaniach będziemy mieli czasownik być. W rosyjskim, jak widzicie, po prostu go pomijamy. Oto na ekranie widzicie pierwszy raz w tej serii tak zwane zaimki osobowe, czyli właśnie te słowa ja, ty, on. Jak widzicie, są one bardzo podobne do polskich. Ułóżmy to jeszcze ładnie na ekranie w tabelkę, żebyśmy to wszystko dobrze widzieli i dodamy do tego jeszcze słowo ano, czyli ono. Widać też teraz, że zapomnieliśmy o dwóch słowach. Nie ma jeszcze oni i one. W rosyjskim jest to jedno słowo. Zawsze mówimy ani. I nieważne, czy to mężczyźni, czy kobiety. Na przykład, ani mai druzja, oni są moimi przyjaciółmi, ale też ani mai padrugi, one są moimi przyjaciółkami. To jest częsty błąd, że chcemy z polskiego powiedzieć one. Dlatego nie zdziwcie się, że jeszcze wiele razy go popełnicie i powiecie po rosyjsku one. Wtedy przypomnijcie sobie mnie, który mówi, jest tylko jedna forma, ani. No i przejdźmy do okładki kolejnego filmu. Całkiem wdzięczne okazały się filmy do dzisiejszego odcinka. Angielski tytuł You're Not You, czyli nie jesteś tobą. No i skoro pomijamy słowo jesteś, no to po rosyjsku ta okładka wygląda tak. Ty nie ty. I to wystarczy. Musi wystarczyć, bo inaczej nie robimy. Zobaczcie ten obrazek. Czytamy ja nie takaja. I tłumaczymy, nie jestem taka. A więc widzicie, że kiedy chcecie zaprzeczyć słowo jestem, to po prostu mówicie ja nie. Ty nie jesteś? Ty nie. I podajemy tego kogoś. I tak robimy aż do końca. Możemy zobaczyć jeszcze taki obrazek. Teper ja nie twoja. Teraz nie jestem twoja. Zanim to poćwiczymy, jeszcze jeden rozdział. Znamy już zaimki osobowe, jeszcze raz na ekran dajmy tabelę, oto ona. Wiemy, że one są bardzo ważne, ponieważ to ich używamy, kiedy chcemy powiedzieć, kim jesteśmy. I tylko ich. A skoro tak, to wplećmy w ten temat też to, jak zapytać i powiedzieć, gdzie jesteśmy. Pytanie, gdzie jesteś? Skoro nie mówimy jesteś, zapytamy po prostu, ty gdzie? I tyle. Odpowiadamy zatem, ja tut. Ili ja zdjęś. Różnicy za bardzo nie ma. Tu i tutaj. Możemy używać naprzemiennie. On tam. On jest tam. No a teraz o tym, jak powiedzieć o jakichś konkretnych miejscach. Jakie byśmy nie wzięli słowa, jest to bardzo łatwe. Wrzućmy na ekran niezłą garść miejscówek i zobaczcie, jakie to jest proste. Mówimy po prostu ja w szkole. Ja w magazynie. Chwytamy kolejne słowo. W pojeździe. W parkie. Czyli nawet tam, gdzie chcielibyśmy po polsku dać u, w parku, i tak dajemy je. Zobaczcie, jakie to proste. A słowo aptieka? Powiemy w aptece? Nie. Powiemy w aptiekie. Czyli ciekawostka, warto już na tym etapie sobie to porządnie odnotować, że kiedy odmieniamy przez przypadki w rosyjskim, nie pojawiają się tam oboczności. A więc K nie zmienia się na C, jak i inne litery też nie będą się tam w środku zmieniać. Takie coś to polska rzecz, nie rosyjska. Więc dla nas łatwiej. Tyle, że nam to trochę będzie dziwnie brzmiało. Takie właśnie w aptiekie. Czasami zamiast w, tak jak po polsku mówimy, na. A więc ja na kurcie. Ja na krysze.
Ja na ławkie. Ja na rabłocie. A więc czy wy, czy na, rzecz taka jak w języku polskim zależy od miejsca, ale zwykle jest to tak jak właśnie w polskim języku. No i ważna rzecz, jak powiedzieć, że jesteśmy w domu? To już podczas montażu znalazłem naprawdę fajny obrazek, który to ilustruje. W domu to po prostu doma. Tak jak tutaj adin doma, czyli sam w domu, a jeżeli chcielibyście powiedzieć jestem w domu, też mówicie po prostu ja doma. Zapamiętajcie, że akcent pada na o. Jeśli byście powiedzieli dama, to jest inne znaczenie. A teraz zapraszam Was na superowe ćwiczenie, na którym poćwiczycie zarówno zaimki osobowe, jak i posiadanie, a także lokalizację. Wszystko w jednym, ale małymi kroczkami podzielone. Najpierw prosta część ćwiczenia. Kim jesteś? Kto ty? Oczywiście, gdybyśmy powiedzieli odwrotnie. Ty kto? Nie ma kłopotu. Można i tak. Kim pani jest? Kto wy? Jestem Polakiem. Ja Polak. W rosyjskim małą literą piszemy wszelkie narodowości. Jestem uczniem. Ja ucinik. Ona jest studentką. Ona studentka. Jesteśmy siostrami. My siostry. Teraz trochę trudniejsze, wplećmy do tego jeszcze posiadanie. Nie jesteś moim ojcem. Ty nie mój ojciec. Nie jestem policjantem. Ja nie policejski. Jeszcze nie jesteś dorosły. Ty i sio nie wzrosli. On nie jest taki. On nie takój. One są przyjaciółkami. Ani padrugi. Pamiętajcie, że nie ma słowa one. Wplećmy do tego lokalizację. Jesteś w domu? Ty doma? Jestem w pracy. Ja na rabłocie. Czy ona jest w aptece? A na w aptece? Jest pan teraz w pociągu? Вы сейчас в поезде? Мои родители są w sklepie. Мои родители в магазине. Na dziś to wszystko. Fajnie, że wpadliście. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii. Zapraszam też na kanał i na Instagrama Języki Proste. Hej, paka!